Thank you everyone for coming, and thank you to the conference organizers for inviting me here to come and speak to you today. Dziękuję organizatorom za zaproszenie mnie do udziału w tej konferencji. No, fantastycznie móc być tutaj w Krakowie. Będę dziś mówić o celowym podkładaniu ognia. O ostatnich doniesieniach o rozwoju badań, teorii i praktyki w tej dziedzinie. Myślę, że w mediach bardzo często widzimy bądź też czytamy o celowych podpaleniach. Są to ataki na mienie, bardzo często w tych atakach giną ludzie. Naprawdę sporo informacji o podpaleniach pojawia się ostatnio w wiadomościach i niektóre z tych doniesień dotyczą więzień, jak również szpitali psychiatrycznych. Sporo takich podpaleń, celowych podpaleń ostatnio odnotowano właśnie w więzieniach. W związku z tym jest to dziedzina bardzo ważna dla psychologii, psychiatrii sądowej. Ważna również z uwagi na zarządzanie ryzykiem w takich właśnie zinstytucjonalizowanych kontekstach. Wprowadzając Państwa w temat mojego wykładu, chciałabym przedstawić jego agendę. Będę mówić o tym, co wiemy na temat celowego podkładania ognia. Będę mówić o tym, co się zmieniło w zakresie podstaw teoretycznych. Opowiem trochę na temat cech charakteru osób podkładających ogień, podpalaczy. Będę mówić o ich potrzebach terapeutycznych. I na koniec opowiem trochę o ocenie, jak również o interwencjach psychologicznych w tej właśnie populacji przestępców. Zacznę więc od ogólnej wiedzy na temat podkładania ognia. Zacznijmy zatem od terminologii. To może się Państwu wydawać niezbyt poważne, ale warto odpowiedzieć sobie na pytanie, czym jest podkładanie ognia, ponieważ może się Państwu wydawać, że jest to po prostu celowe podpalenie. Angielski termin to arson, ale podpalenie to termin prawny, ma swoją konkretną definicję, mianowicie jest to celowe zniszczenie mienia poprzez podłożenie ognia w celu niezgodnym z prawem. Nie wszyscy przestępcy będą jednak skazani za celowe podpalenie, czyli nie zawsze tym ostatecznym orzeczeniem będzie właśnie podpalenie rozumiane zgodnie z angielskim terminem arson. I dlatego podkładanie ognia, celowe podkładanie ognia, to jest termin szerszy. Inny termin, pewnie Państwu znany, to piromania. Piromania z kolei zdefiniowana jest w ramach klasyfikacji DSM-5. I jest to zaburzenie, które wiąże się z bardzo konkretnymi elementami. I na przykład, jeżeli stawiamy diagnozę piromanii, to piromania wyklucza jednocześnie zysk finansowy, ideologię społeczno-polityczną, próbę ukrycia jakiegoś innego przestępstwa czy zbrodni, ale również wyklucza taką diagnozę jak urojenia, czy bycie pod wpływem substancji psychoaktywnych, demencje. A zatem dość spora grupa osób, które mogłyby trafić do naszej praktyki klinicznej, to będzie grupa osób cierpiących na piromanię. I w związku z tym my posługujemy się trochę szerszym terminem, terminem celowego podkładania ognia. Jest to mianowicie celowy akt podłożenia ognia, który może bądź też, ale nie musi być odnotowany jako podpalenie definiowane prawnie, może w ogóle być czynem odnotowanym w ramach systemu prawnego, bądź też w ogóle nie.
Będzie to na przykład podłożenie ognia celem popełnienia samobójstwa, albo celem podłożenia ognia może być uszkodzenie własnego ciała. Często dochodzi do podłożenia ognia w szpitalach, w więzieniach i niekoniecznie będzie to skutkowało skazaniem za podpalenie. A zatem posługujemy się tym szerokim terminem podkładania ognia, celowego podkładania ognia, które obejmuje bardzo wiele różnych scenariuszy. Podkładanie ognia jest problemem o charakterze międzynarodowym. I w związku z tym stanowi bardzo istotny problem dla całego społeczeństwa pod względem uszkodzenia mienia, uszkodzenia ciała, ofiar, które mogą się pojawić w takim kontekście, no i stanowi spore obciążenie dla gospodarki różnych państw. W Wielkiej Brytanii na przykład w roku 2008 doszło do 53 tysięcy aktów celowego podłożenia ognia. Było również 451 zgonów powiązanych z podłożeniem ognia i szacunkowy koszt dla całej gospodarki to 2,5 miliarda funtów. W Stanach Zjednoczonych widzą Państwo, jak to wyglądało na poprzednim slajdzie. A zatem w Wielkiej Brytanii, powtórzę raz jeszcze, w 2008 roku 53 tysiące aktów podłożenia ognia i 451 zgonów związanych z podłożeniem ognia. A zatem pamiętajmy o tym, że koszt jest niebagatelny. Jeśli chodzi o powody przyjęcia do sądowych zakładów psychiatrycznych w Wielkiej Brytanii, to podpalenie jest na drugim miejscu listy powodów przyjęcia do takich właśnie instytucji. 10% pacjentów europejskich szpitali psychiatrycznych z oddziałami medycyny sądowej to pacjenci, którzy w wywiadzie mają takie właśnie zdarzenie. Jeżeli spojrzymy teraz na ogólną populację, to mówi się o tym, że 1407 dorosłych trafia przed oblicze sądów Anglii i w Walii. Tak to było w roku 2009, właśnie w związku z zarzutami o podłożenie ognia. A zatem, jeśli chodzi o rozkład pomiędzy różnymi grupami wiekowymi, to jest to mniej więcej równy rozkład pomiędzy młodocianymi przestępcami i przestępcami pełnoletnimi. Dane z roku 2014 mówią o tym, że 682 dorosłych przebywało w więzieniu w związku z orzeczeniem celowego podpalenia. Pamiętajmy jednak, że to jest liczba niedoszacowana. Często element podłożenia ognia będzie powiązany z innym przestępstwem, na przykład zabójstwem, i wówczas siłą rzeczy będzie się to przekładało na statystyki. A więc wydaje się, że 682 osoby to jest jednak liczba niedoszacowana. Kto celowo podkłada ogień? Ogólnie rzecz biorąc są to mężczyźni, a więc stosunek mężczyzn do kobiet w tej grupie przestępców to 6:1. I mimo tego, że badania sugerują, że to mężczyźni częściej podkładają ogień, kobiety z kolei są grupą bardziej reprezentowaną w szpitalach psychiatrycznych. Przestępcy, którzy
trafili do więzienia w związku z podłożeniem ognia czy z podpaleniem, to są przestępcy, którzy pochodzą z bardzo określonych środowisk. I pamiętajmy też o tym, że to mężczyźni są tradycyjnie kojarzeni z tym właśnie przestępstwem, więc być może należałoby się jeszcze bliżej przyjrzeć kobietom, które podkładają ogień, bo funkcjonuje w naszym umyśle taki stereotyp, że to mężczyzna jest podpalaczem. Są to przestępcy, którzy pochodzą z bardzo określonych środowisk, takich środowisk, w których rodzice trudnią się jakimś fachem niewymagającym zbyt wysokich kwalifikacji. Raczej są to osoby, które szybko kończą swoją edukację szkolną. Są to najczęściej środowiska raczej biedne, w których rodzice byli postaciami zaniedbującymi, w których być może dochodziło do fizycznej przemocy, może do przemocy na tle seksualnym. Są to rodziny, które borykały się z problemami finansowymi. Czy podpalacze są inni od pozostałych grup przestępców? Mało tak naprawdę wiemy o tym. Niewiele jest badań mówiących o tym, w jaki sposób podpalacze różnią się od pozostałych przestępców, ale mamy pewne informacje, które mówią o tym, że profil podpalacza jest bardzo określony, a mianowicie mówi się o tym, że podpalacze, których można postawić diagnozę zaburzenia psychicznego, różnią się od pozostałych przestępców tym, że szczególnie interesują się ogniem. Niektórzy z badaczy wykazali, że podpalacze pod pewnymi względami przypominają osoby skazane z powodu przestępstw przeciwko mieniu, ale niedawne badanie przeprowadzone przez Jeffa Dickensa i współpracowników, to również badanie, które ja sama przeprowadziłam, wykazało, że podpalacze z zaburzeniami psychicznymi, którzy trafiają do szpitali psychiatrycznych, różnią się właśnie tym, że w sposób szczególny interesują się ogniem, środkami wybuchowymi. Są to osoby bardzo często z diagnozą schizofrenii, bądź też z diagnozą zaburzenia osobowości. Są to osoby, które w wywiadzie mają rozmaite zaburzenia wieku dziecięcego i problemy rodzinne. Często również podpalacze okazują się być osobami, u których diagnozuje się cechy osobowości borderline. Jest to częstsze u podpalaczy niż u innych grup przestępców. Cechy osobowości borderline często dotyczą właśnie podpalaczy w porównaniu z tymi przestępcami, którzy nie podkładają ognia. A zatem można powiedzieć, że jest to bardzo określony profil, chociaż niezbyt wiele badań poświęconych jest właśnie temu zagadnieniu. Próbując jeszcze odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób podpalacze różnią się od innych przestępców, możemy wspomnieć o tym nadmiernym czy niezdrowym zainteresowaniu ogniem, ale również o takim powtarzalnym stosowaniu ognia. Dlaczego ludzie podkładają ogień? W przeszłości niezbyt dużo uwagi poświęcanej było temu zagadnieniu. W międzyczasie pojawiło się sporo badań dotyczących prostych typologii, więc badacze próbowali sklasyfikować podpalaczy głównie w oparciu o ich motywacje, czasami również o cechy charakterystyczne miejsca przestępstwa.
A więc były to przede wszystkim takie wspólne mianowniki jak chęć zemsty, wandalizm, rozumiany jako cecha antyspołeczna, i również podekscytowanie płynące z użycia ognia. Może rzadziej pojawiające się czynniki wzmiankowane w tych badaniach to chęć odniesienia zysku, choroba umysłowa, próba ukrycia innej zbrodni za pomocą ognia, prośba o pomoc, tak naprawdę desperacki krzyk, który jest prośbą o pomoc, a także taka próba kształtowania swojego wizerunku jako bohatera. Mamy jednak spore problemy w odniesieniu do tych prostych typologii, ponieważ bardzo często te badania są badaniami bazującymi na prostym, retrospektywnym rozszyfrowaniu. A więc są to jednak analizy dość subiektywne i nawet jeżeli wyłaniają się z tych badań pewne wspólne motywy, nie są to jednak takie typologie, które dają nam pełen obraz sytuacji. Poza tym są to takie badania, w których istniała spora rozbieżność pomiędzy badaczami, a więc nie mamy takiej zgodności podejścia bez względu na to, kto analizuje badanie. Przejdźmy teraz do tych prostych teorii. Wydaje się, że pierwsza z teorii dotyczących podkładania ognia to teoria psychoanalityczna Freuda. Freud uważał, że podkładanie ognia symbolizuje pewne seksualne inhibicje. Ale to powiązanie nie znalazło tak naprawdę poparcia empirycznego. I ten pociąg seksualny to implikacja, która pojawia się w bardzo niewielu przypadkach. A zatem nie ma tak naprawdę dowodów empirycznych, ale często wracamy jeszcze do teorii psychoanalitycznej Freuda. Kolejna teoria to teoria uczenia się społecznego, która przedstawia podkładanie ognia jako objaw wzmocnienia pewnych zasobów umysłowych, uczenie się poprzez modelowanie, uczenie się poprzez powtarzanie, a więc jest to taka teoria, która sugeruje, że podpalacze bardzo często wywodzą się z rodzin, w których ogień był powszechny, pojawiał się często. Być może rodzice na przykład byli strażakami, być może rodzice sami zajmowali się, dopuszczali się takich czynów jak podkładanie ognia, a być może rodzice pracowali na roli i na przykład uprawiali ziemię również za pomocą ognia. Ta teoria jest przydatna, jeżeli staramy się wyjaśnić, skąd może brać się zainteresowanie ogniem, dlaczego dla niektórych osób ogień może być naprawdę ekscytujący, że no, być może jeżeli na przykład mieszkamy na wsi często robimy ogniska, wokół których się być może tańczy, wokół których się spędza dużo czasu, to może ogień stanie się czymś ekscytującym, ale też ogień może pojawiać się jako taki regularny element w czyimś życiu bardzo negatywny. Niemniej jednak ta teoria nie wyjaśnia tak naprawdę, dlaczego w którymś momencie to szczególne zainteresowanie ogniem czy wychowywanie się w bliskości z ogniem prowadzi do
wejścia na przestępczą drogę. Kolejna teoria to teoria przemieszczonej agresji. Niektórzy uważają, że podkładanie ognia to jest właśnie przemieszczenie agresji. I tutaj najczęściej celem staje się mienie, najczęściej motywacją jest chęć zemsty, a więc zamiast dokonać ataku na osobę, swoją agresję niejako kanalizujemy w inny sposób, podkładając ogień i niszcząc mienie należące do tej osoby. A więc tutaj zasadzamy się na tym, że motywacją do podłożenia ognia jest chęć niesienia zemsty. Jest to jednak teoria również nieco uproszczona, ponieważ wiemy, że nie tylko zemsta jest motywacją podpalaczy. Ta teoria również sprawia, że podpalacze stają się bliżsi tym przestępcom, którzy dopuszczają się przestępstw przeciwko mieniu. A poza tym wiemy też, że podpalacze raczej nie dopuszczają się takiego przesunięcia czy przemieszczenia agresji w inny sposób, że tak naprawdę dokonują głównie aktów podpalenia. A więc jest to kolejna z teorii niepełnych i zbyt uproszczonych. Kolejna teoria zaproponowana przez Jeffrey'ego Gellera to teoria komunikacyjna, która zakłada, że niektóre osoby być może podkładają ogień celem zakomunikowania swoich emocji, bo być może odczuwają złość, strach, może jest to taki krzyk i prośba o pomoc, a być może jest to na przykład taki przypadek wołania o pomoc, na przykład związaną z zakwaterowaniem, tak żeby ktoś zauważył, że jest to osoba wymagająca pomocy, może wymagająca przyjęcia do szpitala i tak dalej, ale to też teoria mocno uproszczona. Mamy również różne teorie wieloczynnikowe. Teorie wieloczynnikowe to są teorie trochę bardziej złożone, pełniejsze, które stanowią próbę objaśnienia złożonych zachowań i ich konsekwencji. Nie ma tych teorii zbyt dużo, bo jest ich zaledwie 3, więc w porównaniu z innymi profilami przestępców nie zaszliśmy jeszcze zbyt daleko. Jedna z tych teorii to teoria analizy funkcjonalnej zaproponowana przez Jacksona i Collinsa w roku 1987. A więc teoria analizy funkcjonalnej stara się objaśnić konsekwencje behawioralne, tak naprawdę interakcje, czynów, które prowadzą do podłożenia ognia oraz behawioralnych konsekwencji tych aktów. Problem teorii analizy funkcjonalnej polega na tym, że jest to teoria, która nie koncentruje się na sferze poznawczej, i jest to teoria, która wywodzi się z doświadczenia klinicznego, w obrębie kontekstu szpitalnego. I mnie się ta teoria bardzo podoba. Często o tej teorii mówię i staram się ją analizować, ale wydaje się, że jest to teoria, która w dalszym ciągu w niepełny sposób odnosi się do zjawiska podkładania ognia. Kolejna teoria, dynamiczna teoria behawioralna Feynmana, to teoria, która jest poniekąd podobna do teorii analizy funkcjonalnej, w tym sensie, że również koncentruje się na konsekwencjach behawioralnych. I rozumiem, że ten wzór nie jest być może zbyt intuicyjny, ale postaram się Państwu objaśnić, jak różni się ta teoria od tej omówionej przeze mnie przed chwilą. A mianowicie, różnica polega na tym, że Feynman
faktycznie podkreśla wpływ czynności poznawczych przed i po akcie podłożenia ognia. Jest to jednak teoria, która została rozwinięta przede wszystkim z myślą o młodocianych przestępcach i musimy zastanowić się, czy jest równie adekwatna w odniesieniu do dorosłych przestępców. A zatem bardzo podoba mi się to, że jest to teoria, która koncentruje się na sferze poznawczej, ale no, pamiętajmy, że tutaj jest to teoria, która niedostatecznie mocno koncentruje się na roli zdrowia psychicznego u podpalaczy i z pewnością jest to taka teoria, która ma swoje luki. Jeśli chodzi o niedawne postępy, została opracowana nowa teoria wieloczynnikowa, tak zwana teoria wielu trajektorii w odniesieniu do dorosłych podpalaczy. I jest to teoria, która powstała w związku z brakiem wystarczająco złożonych teorii, ponieważ te pierwsze teorie zostały uznane za zbyt uproszczone, natomiast teorie wieloczynnikowe, te poprzednie, o których wspomniałam, również wszystkie miały swoje niedociągnięcia. W związku z tym jest to taka teoria integrująca tak naprawdę wszystkie wcześniej powstałe koncepcje i umieszczająca te koncepcje w nowych ramach. Fire setting in its diagram, and I will sort of talk through this so you can kind of understand where this has come from and how this kind of represents. Warto, żeby zrozumieć, że jest to bardzo duża zmiana, jeśli chodzi o podłoże teoretyczne podkładania ognia. Gunn i colleagues twierdzą bowiem, że jest rozwój duży kontekstu, w którym osoba podkłada ogień, a więc są pewne prerekwizyty, pewne jakości psychologiczne, które wiążą się ze zwiększonym ryzykiem podkładania ognia. Na przykład zaniedbania w dzieciństwie, obojętni rodzice, fascynacja ogniem, uczenie się i manipulowanie ogniem. To jest pozytywne doświadczenie, jak również w jaki sposób to się umacniało. Być może dziecko bawiło się zabawkami, rodzice w określony sposób na to reagowali, czy robili z tego problem, czy też w ogóle się tym nie zajmowali. I są też siły kulturalne, a ponieważ wiemy, że ludzie się wychowują w różnych kulturach, w niektórych kulturach dzieci więcej uczą się na temat manipulowania ogniem, są bardziej eksponowane na ogień i na mechanizację z nim. Są też uwarunkowania biologiczne i temperamentowe, na przykład zaburzenia rozwojowe, jak również w kwestii biologii istnieje pewne badanie dotyczące różnic pomiędzy osobami, które mają zaburzenia kontroli impulsów i na przykład też może się to wiązać z niedoborem glukozy. To są też uwarunkowania biologiczne. Tak jak powiedziałam, te kwestie rozwojowe, ten kontekst rozwojowy został bardzo opracowany, omówiony i przebadany i jak gdyby wiąże się on z pewną wrażliwością psychologiczną. Na przykład wiemy, że są to osoby, które w nieprawidłowy sposób tworzą sobie scenariusze zabawy z ogniem. Są to scenariusze radzenia sobie z pewnymi problemami. Uczą się poprzez pewne wzmocnienie. Więc za każdym razem, kiedy starają sobie z czymś radzić, uruchamia się im scenariusz manipulowania z ogniem. Mamy też kolejne rzeczy, na przykład postawy wspierające popełnianie czynów zakazanych, na przykład zachowanie antyspołeczne, czy osobowość antyspołeczna, czy też wspieranie takich zachowań ze względu na potrzebę kontrolowania, czy stworzenia kontroli.
jak również mamy kwestie związane z regulowaniem emocji. Tutaj jest bardzo dużo hipotez, które są opracowywane. To obejmuje kwestie związane z regulowaniem i kontrolowaniem ekstremalnych emocji, takich jak depresja czy gniew, jak również zarządzanie impulsami, impulsywnością, jak również problemy z komunikacją wreszcie. A więc ludzie, którzy mają problemy z komunikacją, istnieje co do nich hipoteza, że mogą u nich się rozwinąć tendencje do fascynacji podkładaniem ognia. To są osoby, które nie są w stanie komunikować na przykład własnych uczuć. I oczywiście są też osoby, które mogą mieć takie niedogodności psychologiczne, co nie znaczy, że u wszystkich z nich sytuacja rozwinie się do fascynacji i potrzeby podkładania ognia. Jednakże bardzo dobrze wiemy, że w związku z tymi niedogodnościami psychologicznymi mogą też w parze iść takie proksymalne czynniki, które znajdują odzwierciedlenie właśnie w tych psychologicznych niedogodnościach. Na przykład bardzo ważna trauma, strata, tragedia, przez którą ta osoba przeszła. Czynniki kontekstualne, na przykład tęsknota za domem, może to być też wizyta w szpitalu, problemy z prawem, problemy zdrowotne, wreszcie problemy poznawcze, czy też związane z afektem, wysoki poziom gniewu, depresja, smutek, jak również uwarunkowania biologiczne, ponieważ mogą następować różne zmiany na różnym poziomie, na przykład zbyt duża zmienność poziomu cukru, jak również uwarunkowania kulturowe. Tak jak powiedziałam, te czynniki proksymalne mogą też wpływać na te psychologiczne problemy, a więc ich współistnienie z tymi czynnikami proksymalnymi może prowadzić do deregulacji emocjonalnej. Jeśli osoba doświadcza bardzo wysokich poziomów gniewu oraz depresji, może to być konsekwencja na przykład problemów rozwojowych czy problemów rozwojowych w okresie dojrzewania. Może ta sytuacja zaostrzyć się na późniejszym etapie. Mamy też czynniki, które moderują, łagodzą tę sytuację. Na przykład jest to zdrowie psychiczne oraz ocena własna. Na przykład jeśli ktokolwiek ma dobrą ocenę własną i zdrowie psychiczne, wówczas łatwiej będzie kontrolować te czynniki proksymalne i wówczas one nie rozwiną się do poziomu, gdzie mogłyby wiązać się z większym ryzykiem wytworzenia takich zachowań jak tendencje do podkładania ognia. Ale kiedy te problemy psychologiczne są uruchomione, one wówczas prowadzą do wytworzenia się krytycznych czynników ryzyka, ponieważ to wszystko może pogarszać całą sytuację i to z kolei może prowadzić do podkładania ognia. I to jest teoria Gammona i kolegów, która po części ujmuje inne teorie i to jest też teoria, która odnosi się do zmian w tożsamości, zmian w życiu osób, które podkładają ogień. Może też wiązać się z leczeniem, które z kolei, ta teoria stała się podstawą do wytworzenia leczenia, które z kolei może zredukować odsetek ryzyka podkładania ognia przez taką osobę w przyszłości. Oczywiście musimy też szukać pewnego wzmocnienia, ponieważ jest to pewnego rodzaju ocena sytuacji poznawczej oraz afektów związanych z potrzebą podkładania ognia. Niektóre osoby mogą mieć dodatnie lub ujemne wzmocnienie. Jeśli podkładają ogień, mogą twierdzić, że walczyli z tym, że starali się to opanować, a potem trafiają do szpitala i nagle twierdzą, tak, tak, ta sytuacja, ten rodzaj pomocy mi pomógł, następnym razem już będę wiedzieć, jak się kontrolować i nie podłożę ognia.
Ale może być też ujemne wzmocnienie, to znaczy, że żadne działania nie pomogą takiej osobie. To jest pewnego rodzaju teoria, która wyjaśnia mechanizmy, które mogą prowadzić do podkładania ognia. Wreszcie mamy drugi aspekt tej teorii, a mianowicie mamy pewnego rodzaju typologię, która występuje w publikacjach i w jakiego rodzaju problemy i jakie czynniki ryzyka, które się kumulują, mogą prowadzić do podkładania ognia. Przede wszystkim mamy coś takiego jak trajektoria, jak kierunek, a więc możemy mieć na przykład zachowania czy osobowość antyspołeczną. To może być też motywowane tendencjami do wandalizmu, czyli zachowania antyspołeczne. Z historycznego punktu widzenia powiedzielibyśmy, że osoby, które przejawiają zachowania antyspołeczne, tak naprawdę wymagają specjalistycznego leczenia. Jednakże badania prowadzone w więzieniach wśród osób, które podkładały ogień, o tym będziemy mówić nieco szerzej w przyszłości, okazało się, że te osoby nie są w stanie skorzystać z leczenia specjalistycznego. Mogą skorzystać. Nie ma tutaj jednolitej teorii, natomiast nie ma stuprocentowej gwarancji, że to leczenie im pomoże. Tak jak spodziewalibyśmy się, w osobach, u których trajektorią, drogą do podkładania ognia byłby istniejący smutek, czy też żal, czy depresja, czynnikiem ryzyka może być zarówno problem z komunikacją, niemożliwością wyrażenia własnych uczuć, wyrażenia czy opowiedzenia o sytuacji, która wywołuje ich frustrację. To czynnikiem ryzyka tutaj jest regulowanie i kontrolowanie własnych uczuć. A więc to są osoby, które nie potrafią opowiedzieć o własnych przeżyciach. Więc najczęściej do podłożenia ognia motywuje ich na przykład chęć zemsty. Kolejna grupa to osoba o takiej trajektorii, które mają nieprawidłowe zainteresowanie czy fascynację ogniem. Tutaj czynnikiem ryzyka mogą być nieodpowiednie mechanizmy zachowania związane z podkładaniem ognia. Na przykład fascynuje ich to, że sytuacja wymyka się spoza kontroli i tutaj motywatorem do podłożenia ognia może być zainteresowanie samym ogniem, stres, znudzenie, czy potrzeba rozrywki. Kolejna grupa to osoby, które potrzebują uwagi, potrzebują przyciągnąć do siebie uwagę, które mają nieumiejętność odpowiedniej ekspresji emocjonalnej. Tutaj są to osoby, które najczęściej również mają problemy komunikacyjne. Bardzo wiele kobiet będzie pasować do tej kategorii, zwłaszcza jeśli są to osoby, które posługują się ogniem w celu samookaleczeń, samouszkodzeń, bądź też popełnienia samobójstwa. To są osoby o dużej impulsywności, które mogą również podkładać ogień nie tylko w tych wymienionych przeze mnie powodach, ale też na przykład może to być ich wołanie o pomoc. A więc czują, że nie są odpowiednio, nie otrzymują odpowiedniej uwagi. To są też kolejna grupa, to grupa o złożonej trajektorii. O złożonej trajektorii podkładania czy fascynacji podkładaniem ognia. To są osoby również z problemami komunikacyjnymi i z problemem z kontrolą własnych emocji. W tej grupie znajdziemy na przykład strażaków, którzy podkładają ognie. Więc w tej grupie to są osoby, które to są najbardziej niebezpieczni podpalacze. To są osoby, które mają bardzo wiele zachowań kryminalnych, bardzo wiele popełniają przestępstw, w tym również znajdzie się podkładanie ognia. I znajdziemy tutaj bardzo różnego rodzaju zachowania i różnego rodzaju przestępstwa. Na przykład znajdzie się tutaj nieodpowiednie zainteresowanie ogniem, nieodpowiednie mechanizmy zachowania,
zachowania, scenariusze gotowe zachowań z ogniem. Również pojawią się kwestie z regulowaniem, kontrolowaniem emocji, bądź też z komunikacją. Znają się też bardzo różne motywy, które staną się później czynnikiem wywołującym chęć podłożenia ognia. A więc to jest teoria, która jest oparta o drugą teorię i stanowi wzbogacenie tych wcześniejszych teorii, które w dość prosty sposób typują tendencje do podkładania ognia wśród osób badanych, oczywiście w oparciu o praktykę kliniczną. A więc w jaki sposób można tę teorię rozwinąć czy rozbudować? Ta teoria stawia podkładanie ognia w kontekście kwestii związanych ze zdrowiem psychicznym, co wcześniej było zaniedbywaniem. Jednocześnie stawia chęć do podkładania ognia w kontekście zachowań antyspołecznych. A więc to nie tylko mamy do czynienia, że osoby podkładają ogień, bo lubią podkładać ogień, ale porównują to i kontekstualizują to również z innymi zachowaniami antyspołecznymi. Jak również w tej teorii ważnym elementem jest to, że rozróżnia pomiędzy czynnikami proksymalnymi i dystalnymi, bezpośrednimi i pośrednimi, innymi słowa. Ta teoria też skupia się na naszej wiedzy dotyczącej mężczyzn oraz kobiet podkładających ogień i różnicuje pomiędzy nimi. Jednocześnie tworzy pewnego rodzaju typologię typowych podpalaczy, tworząc najbardziej podstawowe trajektorie wywołujące zachowanie związane z podłożeniem ognia. Jednocześnie w tej teorii dostarczono bardzo wiele empirycznej wiedzy, faktów, które płyną są z życia wzięte, płyną z empirycznie badanych przypadków podłożenia ognia. A więc mamy tutaj podparcie dowodami naukowymi dla tej teorii. Po teorii wieloczynnikowej, która przedstawia bardzo złożony widok sytuacji dotyczącej podpalaczy, mamy też mikroteorie, które przedstawiają bardzo szczegółową konsekwencje myśli, uczuć, wydarzeń i czynników konsekwentualnych, które mogą prowadzić do pewnego rodzaju czynu zabronionego. Tworzą tak zwany łańcuch przestępstw, które są wywoływane przez poszczególne czynniki. I te mikroteorie są bardzo informujące, bardzo pomocne w stworzeniu, dopasowaniu do poszczególnych osób leczenia w innych również dziedzinach ich przestępczości. Jest to bardzo zindywidualizowana teoria i przez to bardzo użyteczna. W jaki sposób ta teoria się rozwijała? To jest bardzo jakościowe podejście, więc przede wszystkim opiera się o połowicznie ustrukturyzowane wywiady lub też zeznania osób, które uczestniczyły w zdarzeniach podpalenia. Następnie jest to analizowane w sposób bardzo szczegółowo, w sposób ilościowy, przy jednoczesnej próbie znalezienia teorii, która popiera ustalenia płynące z wywiadu, dzięki czemu powstaje pewien model, który uzasadnia rozwijanie się całego procesu. Niedawno moi koledzy Tyler, współpracujący ze mną, oraz Barnu stworzyli kolejne dwie mikroteorie podkładania ognia. A więc przede wszystkim były to teorie oparte o badania prowadzone wśród osób hospitalizowanych ze względu na zaburzenia psychiczne oraz wśród mężczyzn. Oraz wśród mężczyzn przebywających w zakładach zamkniętych właśnie ze względu na podłożenie ognia. I chciałam tutaj przedstawić Państwu informacje, gdzie pewnego rodzaju osoby, które zostały przebadane, dokładnie pasowały do tej teorii. A więc opracowana przeze mnie mikroteoria z moimi współpracownikami jest tutaj
rozrysowana, przedstawiona, jakie są kluczowe elementy tego modelu, a więc bardzo ważne jest rozwijanie się czynników związanych z fascynacją ogniem już w dzieciństwie, ponieważ wiedzieliśmy, że pewne doświadczenia z dzieciństwa czy podkładanie ognia w dzieciństwa są bardzo istotne ze względu z punktu widzenia teorii rozwoju społecznego, bo jeśli osoby miały pozytywne, dodatnie doświadczenia z ogniem w dzieciństwie, może to doprowadzić do fascynacji podkładaniem ogniem, ale też może taka fascynacja być zakorzeniona w negatywnych doświadczeniach, więc mogą to być osoby, które w dzieciństwie poparzyły się, czy poparzyły kogoś, a więc uczą się w ten sposób, że ogień jest bardzo potężnym narzędziem do ranienia innych, do osiągania zemsty, do sprawiania innym krzywdy, bądź też, tak jak mówiłam, zdrowie psychiczne jest podstawowym czynnikiem, dla którego ludzie podkładają ogień. To może być bardzo odizolowany motywator, a więc też problemy ze zdrowiem psychicznym mogą być też czynnikiem, który tak naprawdę jest czynnikiem tutaj łagodzącym. Może być to motyw wtórny, bądź też motyw podstawowy. Ponieważ mogą to być osoby, które doświadczyły konfliktu i mogą dążyć do zemsty. W tej całej grupie była tylko jedna osoba, która podłożyła ogień dlatego, że miała problemy psychiczne już w dorosłym życiu. A więc staram się powiedzieć, że tendencje do podkładania ognia są oczywiście moderowane przez problemy ze zdrowiem psychicznym, ale wynikają z czynników, które już w tej osobie istniały. A więc na przykład mamy dzięki tej teorii zidentyfikowaliśmy 3 schematy prowadzące do podkładania ognia, a więc zainteresowanie ogniem oraz problemy mentalne w dzieciństwie, brak zainteresowania ogniem i problemy mentalne w wieku dorosłym i wreszcie zainteresowanie ogniem, które jest wspomagane problemami mentalnymi w wieku dorosłym. Pierwsza grupa czynników dotyczy istnienia czynników związanych z podkładaniem ognia w dzieciństwie. A więc to może też obejmować powstanie silnego afektu, zarówno pozytywnego, jak i negatywnego, a więc strach przed ogniem, albo też fascynacja tym ogniem, zarówno pozytywny, jak i negatywny bodziec. Możemy też mieć problemy z pojawianiem się pierwszych objawów choroby psychicznej w dzieciństwie, na przykład też depresji. Mamy też bardzo szczegółowe planowanie popełnienia czynu zabronionego, a więc umieszczanie baterii w alarmie, wyłączanie baterii w czujnikach pożarowych, jak również mają pozytywne myślenie, dodatnie myślenie o ogniu już po tym, jak jest on podłożony, czyli na przykład fascynacja patrzeniem w ogień. W porównaniu z innymi mechanizmami mamy tutaj bardzo częste pojawianie się zarówno zaburzeń osobowości typu borderline, jak i schizofrenii, jak również bardzo często w tej grupie znajdziemy kobiety. I te osoby bardzo często podpalają bardzo wiele ogni naraz, albo też jednocześnie podpalają bardzo wiele obiektów. W drugiej grupie mamy osoby, u których nie występowały żadne wydarzenia związane z ogniem w dzieciństwie, natomiast w dorosłym życiu pojawiły się problemy ze zdrowiem psychicznym, a więc ich problemy zdrowotne ze zdrowiem psychicznym pojawiły się w okresie bardzo bliskim czasowo do epizodu podłożenia ognia. I to być może był definiujący czynnik. To są osoby bardzo impulsywne i dlatego też podłożenie ognia w wypadku tych osób nie było długo planowane. Raczej impuls i plan pojawił się kilka minut przed podłożeniem ognia. Jeśli chodzi o ich stosunek do ognia, jest on ambiwalentny. Mogą być albo pozytywnie, albo negatywnie nastawione. I zwykle to są osoby, które nie zostają, żeby na ten ogień patrzeć. Są zainteresowane nim, być
może, ale przede wszystkim nie chcą być złapane za podpalenia. I wreszcie trzeci mechanizm jest taki, że są to osoby, które miały, doświadczyły pewnych zdarzeń związanych z ogniem w dzieciństwie. Być może w dzieciństwie już podkładały ogień. Ich problemy psychiczne nastąpiły już w okresie dorosłym. Zwykle pojawiły się około 20 roku życia. Tutaj jest dość, mamy do czynienia z dość niewielkim poziomem działania planowego. Zwykle dzieje się to z krótkim wyprzedzeniem. I zwykle patrzą na ogień, który same podłożyły, chyba że okoliczności są niesprzyjające. Tutaj znajdziemy też osoby, które podkładają ogień ze względu na chęć popełnienia samobójstwa, ale też często nie zostają, żeby zobaczyć ogień, który podłożyły, ponieważ nie chcą być złapane jako podpalacze. To są osoby, które bardzo często wcześniej popełniały przestępstwa, mają też bardzo duże doświadczenie w podkładaniu ognia, to znaczy podłożenie ognia na dużą skalę jest poprzedzone drobnymi wydarzeniami. Drobnymi wydarzeniami związanych z podłożeniem ognia wcześniej. Bardzo często mamy tutaj też zaburzenia osobowości. Przechodząc do wniosków płynących z tych teorii, chcę powiedzieć, że w ostatnich latach teorie dotyczące podłożenia ognia uległy znacznej rozbudowie. Nie są one już tak proste i tak oczywiste. Mamy też teorię wieloczynnikową, która stanowi bardzo złożoną podbudowę do oceny ryzyka wśród podpalaczy bądź też potencjalnych podpalaczy oraz ewentualnego ich leczenia. Natomiast niestety chcę powiedzieć, że te teorie, ze względu na to, że są tak nowe, nie zostały jeszcze w pełni efektywnie przetestowane. Przejdźmy teraz do charakterystycznych cech, jak również potrzeb terapeutycznych podpalaczy. Co wiemy o kluczowych potrzebach terapeutycznych podpalaczy? Bardzo niewiele. Nie ma tak naprawdę żadnych badań kontrolowanych, które w sposób eksplicite odnosiłyby się do potrzeb podpalaczy. Ale kilka hipotez, jeśli chodzi o potrzeby terapeutyczne tej grupy. A więc wiemy o tym, że podpalacze to osoby o szczególnym czy nieprawidłowym zainteresowaniu bądź nawet fascynacji ogniem. Mówimy również o takim obszarze terapeutycznym, którym jest regulacja emocji. Będziemy również koncentrować się na obszarze poznawczym i wspieraniu potrzeb tych przestępców właśnie w tej dziedzinie, jak również będziemy mówić o kompetencjach społecznych. I chciałabym tutaj omówić badanie, które objęło 249 więźniów, byli to mężczyźni, więźniowie z Wielkiej Brytanii. Udało nam się dobrać dwie wybrane grupy, a więc było to 68 podpalaczy oraz 68 osób w grupie kontrolnej, które nie dopuściły się podpalenia. Staraliśmy się przeanalizować potrzeby terapeutyczne podpalaczy, bazując na zestawie kwestionariuszy, którym się posłużyliśmy. Kluczowe pytanie, które sobie postawiliśmy, to to, czy grupy te różnią się od siebie w odniesieniu do wyników kwestionariuszy. Kiedy porównaliśmy wyniki kwestionariuszy, to jeśli chodzi o czynniki powiązane z ogniem, takie jak na przykład utożsamianie się z ogniem, poważne zainteresowanie ogniem, zainteresowanie ogniem na co dzień, tutaj wydawało się, że są to cechy bardzo szczególne i odnotowywane istotnie częściej u podpalaczy. Natomiast jeśli chodzi o takie zachowania wspierające czyny przestępcze, tutaj nie było różnic pomiędzy dwoma grupami. Jeśli chodzi o kompetencje społeczne, tutaj podpalacze cechowali się
istotnie niższą samooceną, natomiast nie było różnic pomiędzy tymi grupami, jeśli chodzi o poczucie samotności czy poziom asertywności. Jeśli chodzi o regulację emocji, tutaj posłużyliśmy się skalą gniewu Nowako, ocenialiśmy również takie kwestie jak pobudzenie, zachowania, kwestie poznawcze. I tutaj, jeśli chodzi o skalę złości Nowako, nie było różnic, jeśli chodzi o kwestie poznawcze, pobudzenie, były różnice, jeśli chodzi o czynności poznawcze, pobudzenie, zachowania, a więc podpalacze okazali się być tymi osobami, które zdecydowanie łatwiej się ekscytowały, łatwiej osiągały stan pobudzenia. Natomiast nie było takich istotnych różnic, jeśli chodzi o mechanizm regulacji. Były to ponadto osoby, które częściej ulegały prowokacji i różniły się pod względem locus kontroli. Staraliśmy się następnie obliczyć takie kliniczne punkty odcięcia. Mianowicie zastanawialiśmy się nad tym, w którym momencie profil przestępcy zaczyna zbliżać się do profilu podpalacza. No i proszę spojrzeć, takie czynniki objawiły się jako najważniejsze. Utożsamianie się z ogniem, poważne zainteresowanie ogniem, niska samoocena, wysoki poziom gniewu, prowokacja, której łatwo ulega przestępca. To takie kluczowe obszary, na których moglibyśmy się również skupić podczas terapii. Oczywiście w dalszym ciągu rozwijamy naszą wiedzę. Są inne obszary, takie jak na przykład impulsywność, które warto byłoby jeszcze zgłębić. A zatem są to prace na razie bardzo wstępne, ale już te wstępne badania sugerują, że czynniki powiązane z ogniem, samoocena, kognitywne czy poznawcze aspekty gniewu, jak również umiejętność tolerowania prowokacji, to są obszary szczególnie istotne w odniesieniu do opracowania potrzeb terapeutycznych podpalaczy. W tej chwili nie mamy zwalidowanych narzędzi oceny ryzyka w odniesieniu do podpalaczy, co stanowi spory problem. Jeżeli bierzemy pod uwagę to, że chcielibyśmy jednak wiedzieć, czy dany przestępca ma szansę odejść od aktów antyspołecznych, czy też będzie w dalszym ciągu dopuszczał się podłożeń ognia. Niektórzy badacze starali się posłużyć rozmaitymi narzędziami, które jednak nie zostały w sposób empiryczny przetestowane. Na przykład koledzy St. Andrews opracowali takie narzędzie pod nazwą Safari, które stara się zebrać informacje w takie sensowne ramy. Natomiast Quincy i współpracownicy posłużyli się narzędziem o nazwie VRAG, analizując ryzyko aktuaryjne i ryzyko zachowań gwałtownych, ale żadne z tych narzędzi nie zostało w sposób empiryczny przetestowane, a więc są to tylko takie wstępne ramy. I na przykład Quincy i współpracownicy rozpoczęli już takie empiryczne testy, ale bardzo wiele jeszcze musi zostać zrobione. Bardzo mało mamy informacji na temat tego, kto stanie się recydywistą. Te badania, które zostały przeprowadzone, mają charakter raczej opisowy. Większość badań to badania
retrospektywne, bardzo niewiele mamy badań prospektywnych, za wyjątkiem może badania Rice'a i Harrisa z 1996 roku. Była w tym badaniu taka próba długoterminowej obserwacji przestępców. Niektóre retrospektywne badania porównują jednorazowych podpalaczy do recydywistów i sugeruje się następujące czynniki ryzyka recydywy. Mianowicie jest to młodszy wiek, to są osoby, które nie mają rodziny, są singlami, które więcej czasu spędziły w ośrodkach penitencjarnych. To są te osoby, które szczególnie zainteresowane są ogniem czy środkami wybuchowymi, które być może już w bardzo wczesnym wieku weszły na drogę przestępczą, które mają w wywiadzie stosunkowo dużą liczbę aktów podłożenia ognia, które miały problemy z wchodzeniem w relacje. Niewiele badań przeanalizowało te czynniki, które pozwalają nam przewidzieć zjawisko recydywy w odniesieniu do podkładania ognia, ale mówi się o tym, że istotnym czynnikiem jest wiek w chwili pierwszego aktu podłożenia ognia, jak również całkowita liczba przestępstw na tym tle, a także wyraźne zainteresowanie ogniem i środkami wybuchowymi. Jeśli chodzi o istniejące algorytmy leczenia, nie ma właściwie wystandaryzowanej, specjalistycznej opieki i niewiele się zmieniło niestety od tego czasu, do którego odnoszą się badacze tutaj wzmiankowani na slajdzie. Więc w ostatnich 10 latach niezbyt wiele się zmieniło. Są pewne terapie dostępne w kontekstach instytucji psychiatrycznych, ale trudno powiedzieć, co działa, co jest skuteczne i które z tych terapii naprawdę pomagają podpalaczom. Wydaje się, że jest to problem międzynarodowy. Współpracujemy z kolegami z Australii, z Kanady, którzy dzielą się z nami swoimi doświadczeniami i mówią, że naprawdę bardzo niewiele się w tej dziedzinie dzieje. I trudno powiedzieć, która z terapii jest faktycznie skuteczna. Ale opublikowano już kilka prac dotyczących leczenia podpalaczy, między innymi Swoffer i współpracownicy w 2001 roku opisali taki program leczenia kognitywno-behawioralnego podpalaczy, w sumie 62 sesje grupowe. Koncentrowano się na takich kwestiach jak zagrożenie ogniem, jak umiejętności radzenia sobie z problemem, jak refleksja nad swoim zachowaniem i zapobieganie nawrotom tego rodzaju zachowań. Było to badanie, które objęło pacjentów przebywających w szpitalach psychiatrycznych z oddziałami sądowymi. Trudno do końca powiedzieć, jak skuteczny był ten program w związku z rozmaitymi ograniczeniami. Hall w 1995 roku również opisał podobny program dla pacjentów przebywających w szpitalach psychiatrycznych o wysokim stopniu zabezpieczenia. Ten program z kolei przewidywał co najmniej 52 sesje grupowe, obejmujące zarówno pacjentów płci męskiej, jak i żeńskiej. Przeprowadzano test psychometryczny, ale następnie nie było żadnych danych ewaluacyjnych, więc raz jeszcze było to takie badanie, które nie dało nam zbyt wiele informacji na temat tego, jaka interwencja będzie skuteczna u podpalaczy. Taylor i współpracownicy przekazali nam trochę więcej informacji i tutaj po raz kolejny był to program przeformułuję
Tym razem był to program dla pacjentów przebywających w ośrodkach o niskim poziomie zabezpieczenia. Przewidywał 40 sesji grupowych, w ramach których przepracowywano kwestie poznawczo-behawioralne, przeprowadzano testy psychometryczne, natomiast nie do końca jesteśmy w stanie stwierdzić, czy zmiana była istotna, czy też nie. Również z uwagi na to, że byli to pacjenci nieco mniej obciążeni niż ci pacjenci, których dotyczyły dwa poprzednie badania. Dlaczego tak niewiele badań się toczy w tej dziedzinie? Wydaje się, że jedną z przyczyn jest brak naszej wiedzy dotyczącej czynników ryzyka. Poza tym zakłada się, że potrzeby terapeutyczne podpalaczy są realizowane przez ogólne programy zorientowane na umiejętności społeczne, rozwiązywanie problemów, a poza tym odsetek ofensywy jest rzędu 16% i prawdopodobnie decydenci uważają, że jest to odsetek stosunkowo niski. Nie potrafimy również jednoznacznie zrozumieć, jakie jest powiązanie pomiędzy zdrowiem psychicznym i podkładaniem ognia. A więc chciałabym podsumowując powiedzieć, że niewiele wiemy na temat zjawiska podkładania ognia, ponieważ dane szacunkowe dotyczące recydywy bardzo się różnią, ponieważ jest to takie zjawisko, które być może nie przyciąga tak dużo uwagi, bo przypominam Państwu, że tak naprawdę odsetek przestępstw na tle seksualnym jest bardzo podobny, a mimo to są to takie przestępstwa, które skupiają na sobie uwagę mediów i decydentów. Pamiętajmy również o tym, że dorośli podpalacze uważają się za bardzo specyficzną grupę i mają swoje bardzo specyficzne potrzeby. Pojawiły się jednak dwa nowe programy terapeutyczne dla osób, które dopuszczają się celowego podpalenia. FIP-MO to jeden z nich, a drugi znany jest pod nazwą FIP, czyli program interwencji zapobiegającej podkładaniu ognia przez więźniów. Te dwa programy, FIP i FIP-MO, mają taki podwójny cel. Po pierwsze, ich celem jest podniesienie świadomości pacjentów i ich zrozumienia w zakresie czynników, które leżą u podłoża podkładania ognia, a drugim celem jest wykształcenie u pacjentów umiejętności radzenia sobie z ryzykiem i rozwiązywania problemów. I są to takie problemy, są to takie programy, które starają się w sposób bardzo dynamiczny opisać czynniki ryzyka. Mówi się o tym, że te osoby, które objawiają na przykład co niezdrowe zainteresowanie ogniem, to są zasadniczo osoby z tej grupy, która będzie miała większe potrzeby terapeutyczne, to są osoby z grupy podwyższonego ryzyka. Ale są to takie programy, które koncentrują się również na możliwości pozytywnej, na możliwości pozytywnej zmiany i pozytywnego kształtowania tożsamości, a więc przede wszystkim są to programy, które zorientowane są na redukowanie ryzyka i promowanie takiego życia, które ma duże znaczenie. Wiem, że brakuje mi już czasu, więc teraz przebiegnę szybciej trochę przez te ostatnie slajdy. Tak wygląda struktura tych nowych programów FIP i FIP-MO, a więc będziemy mieć sesje grupowe, będziemy mieć sesje dotyczące
zainteresowania ogniem będziemy mieć takie sesje, które będą dotyczyć silnych emocji, radzenia sobie z emocjami, radzenia sobie ze stresem. W ramach tego programu pojawiają się również sesje, które uczą pacjentów nazywania emocji, również rozumienia sekwencji wypadku, rozumienia swoich schematów myślenia. Inny moduł dotyczy również tradycyjnego zarządzania ryzykiem. Oceniliśmy oba te programy. And it followed a non-controlled quasi-experimental design. And what we did with this is we compared a treatment group. I porównaliśmy te grupy terapeutyczne, więc porównaliśmy grupy terapeutyczne z grupami kontrolnymi, które nie brały udziału w tych programach. A więc w obu grupach przeprowadziliśmy testy psychometryczne. Tu widzą Państwo dane dotyczące programu FIP. A więc grupa terapeutyczna uczestniczyła w tym programie przez 28 tygodni. Następnie przeprowadzono testy psychometryczne, potem jeszcze po raz kolejny, a grupa, która nie podlegała leczeniu, była poddawana testom psychometrycznym po raz pierwszy po 28 tygodniach. Następowała kolejna ocena, a następnie po raz trzeci wykonywano testy psychometryczne. I okazało się, że te osoby, które przeszły leczenie, zdecydowanie skorzystały z terapii pod względem poprawy czynników ryzyka powiązanych z podkładaniem ognia. Zdecydowanie poprawił się ich stan, jeśli chodzi o radzenie sobie z emocjami, umiejętność komunikacji. Nie było natomiast takich istotnych zmian, jeśli chodzi o samoocenę czy świadomość ryzyka. One improvement of fire factor was 3.45 times more likely to benefit from treatment. Następnie staraliśmy się przeanalizować to, czy korzyści płynące z leczenia są w jakiś sposób uzależnione od tej grupy kontrolnej, do której porównywaliśmy terapeutyczną. I okazuje się, że 3 miesiące później, czyli podczas kolejnej oceny, efekty terapii utrzymywały się, więc można było powiedzieć, że skutek terapii był skutkiem długoterminowym. Okazało się również, że te osoby, które podłożyły większą liczbę pożarów, najbardziej skorzystały z leczenia. Nie mam niestety czasu, żeby Państwu o tym wszystkim opowiedzieć spokojnie, ale ocenialiśmy również program FIP-MO w 26 szpitalach w Wielkiej Brytanii, szpitalach o różnym stopniu zabezpieczenia. To był bardzo podobny schemat do oceny programu FIP, ale więc również tutaj była grupa terapeutyczna, którą porównywaliśmy do kontrolnej grupy, która nie podlegała leczeniu. Tu również udział w programie trwał 28 tygodni i okazało się, że zdecydowanie poprawił się stan osób z grupy terapeutycznej po leczeniu, jeśli chodzi o czynniki ryzyka, jeśli chodzi o samoocenę, radzenie sobie z emocjami i umiejętność komunikacji, a więc bardzo pozytywne wnioski. I podsumowując już, chciałabym powiedzieć, że specjalistyczna terapia wydaje się być naprawdę skuteczna w leczeniu podpalaczy z kluczowymi deficytami, a korzyści płynące z terapii utrzymują się w perspektywie długoterminowej, przynajmniej przez 3 miesiące, ponieważ okres obserwacji wynosił 3 miesiące w naszym przypadku. Terapia kognitywno-behawioralna jest
jest obiecującym kontekstem terapeutycznym w leczeniu podpalaczy, a specjalistyczne leczenie wydaje się być najbardziej skuteczne w tych przypadkach osób, które podłożyły wiele pożarów. A więc co nas czeka w przyszłości? Wiemy, że bardzo wiele pozostaje jeszcze do zrobienia. W dalszym ciągu niewiele wiemy na temat zjawiska celowego podkładania ognia. Potrzebne są zatem dalsze badania i wiemy o tym, że interwencje kognitywno-behawioralne wyglądają obiecująco, ale również tutaj powinniśmy przeprowadzić dalsze badania w odniesieniu do skuteczności terapii CBT. Z pewnością konieczne są też dalsze badania randomizowane. I wreszcie powinniśmy zgłębić potrzeby terapeutyczne, ale również ryzyko recydywy i skuteczność konkretnych specjalistycznych interwencji. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę i przepraszam, że nie zmieściłam się w czasie. Dziękuję za tą prezentację. Jestem pewien, że macie Państwo co najmniej kilka pytań do naszej prelegentki. To może zadam pytanie po angielsku. Omówiła Pani bardzo interesujący temat. I moje pytanie jest takie, ilu z tych osób podkładających ogień ma problemy seksualne, zaburzenia seksualne? I czy są jacyś badacze, którzy twierdzą, którzy badają podpalaczy, którzy cierpią na analgezję, czyli nie czują bólu, niezdolność odczuwania bólu. Czy są też jakieś badania tutaj? Nie ma teraz żadnych badań dotyczących braku zdolności odczuwania bólu. Jeśli chodzi o zaburzenia seksualne, istniały badania, które patrzyły, czy ludzie znajdują jakieś zainteresowanie seksualne w podkładaniu ognia, czy są jakieś powiązania z satysfakcją, którą można czerpać w podłożeniu ognia. A więc nie ma zbyt wielu badań łączących przestępstwa o charakterze seksualnym z podkładaniem ognia, więc istnieją tutaj jedynie hipotezy. Nie przebadano tego w sposób naukowy jak na razie i nie mamy tutaj wystarczającej ilości naukowych dowodów. Ja chciałem pani doktor zapytać, czy były jakieś badania prowadzone na temat związków między podkładaniem ognia a wykonywanymi zawodami? Nie było żadnego szczegółowego badania dotyczącego zawodu i podkładania ognia. Jednak patrzymy na zawody tych osób, kiedy już są osadzone w więzieniu. Mogą to być osoby, które poszukują pracy albo są bezrobotne. To być może być też wskazówką na to, że jest dużo osób, które nie zostały złapane jako podpalacze, więc bardzo wiele osób jest też takich, które powstrzymano, więc nie ma tutaj żadnych schematów. Wśród tych, którzy są złapani, największa ilość to są osoby niewykwalifikowane bądź też bezrobotne. Moje pytanie takie, czy są jakieś cechy osób podpalających się, znaczy samouszkodzenia poprzez podpalania, czy samopodpalenie, czy są jakieś precyzyjniejsze badania na ten temat? Jest badanie, takie bardziej szczegółowe. To bardziej są publikacje medyczne prowadzone przez kliniki oparzeniowe dotyczące osób, które się same podpalają i które są leczone. Jednak ja nie jestem zbyt dobrze zaznajomiona. Są publikacje, zwykle publikowane w czasopismach medycznych, prowadzone przez specjalistów oparzeniowych. Doktor, zapraszam w tak zwane kuluary. Jeszcze raz bardzo dziękuję za niezwykle interesujący wykład.